Idziemy teraz z Tanią zrobić tatuaż z henny. Jest to na Zanzibarze bardzo popularny sposób zdobienia ciała. Jest bardzo wiele kobiet, które posiadają tę umiejętność robienia takich tatuaży. A Tania jest ich wielką fanką i najchętniej pokryłaby się tymi tatuażami od stóp do głów. A ja chciałam wam pokazać, jak to wygląda. Mambo! Cześć, witajcie. Co słychać? W porządku. A u was? To dokąd teraz? Zaprowadzę was. Ruszajmy. Więc mówisz, że nie chcesz mieć już więcej dzieci. Mam trójkę. Masz trójkę? Tak. Zapraszam was do środka. Dziękujemy. Henne robię sobie całkiem często. No można powiedzieć, że tylko gdy jest okazja. Pani mi dziś tu robi taki bardzo ładny, kwiecisty wzorek. Tu na małym palcu, na ręce i na palcu wskazującym. I taki tatuaż zazwyczaj utrzymuje się tak 2 tygodnie. Zależy z częstotliwością kąpieli, na przykład w basenie, w oceanie lub po prostu pod prysznicem. What do you use to make? Z czego przygotowujesz henne? Tutaj mam barwnik, który później mieszam z wodą. I to wszystko? Później biorę plastikową folijkę i zwijam. Kto nauczył cię wykonywać henne? Nauczyłaś się wszystkiego sama? Tak, może to dar od Boga. Jest śliczny, bardzo mi się podoba. Zmywa się to wodą, jak nie chcę zejść, to mydlem, ale mi się zawsze udało zmywać po prostu wodą. Zmywamy ten nadmiar henny, który tu jest. Pod spodem zostaje taka warstwa, która no, jest nie do poruszenia i trzyma nam się dość długo, bo 2-3 tygodnie. Większość moich znajomych, gdy dowiaduje się, że mieszkam na Zanzibarze, całkiem mi zazdrości. No, w sumie nie dziwię się, bo jest tu pięknie, plaża, palmy i tak dalej. Różnicą no, w mieszkaniu na Zanzibarze i w Polsce jest głównie to, no, temperatura, no to, że tuż przed nosem mam tam ocean, plażę. No tu jest tak luźno, jak to mówią, hakuna matata. No i w Polsce jest też tak trochę większe takie napięcie na przykład. Tu jest tak powoli i tak przyjemnie.